We were undiscovered, didn't care for one another. Hejka, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie. Mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku. I słuchajcie, zaczęłam już robić śniadanie, ale uznałam, że nagram Wam dzisiaj film. Więc wyciągnęłam kamerę i słuchajcie, pokroiłam sobie dwie bułki. W ten sposób, wiecie, mój ulubiony. I zrobimy sobie dzisiaj na śniadanie nasze ulubione pomidorki na ciepło z serkiem śmietankowym. Także teraz na patelnię dam oliwę. I wrzucę, tak myślę, jedną dużą garść tych pomidorków. Następnie jak pomidorki troszeczkę zmiękną, to dodam miodu, soli i ziół. Jest to przepis Wam bardzo, bardzo dobrze znany, ponieważ często na kanale pokazuję te konfitowane pomidorki, które są genialne. Także Wam polecam. I jak widzicie, ja te pomidorki tak trochę porozgniatałam. Dałam łyżeczkę miodu, soli, tymianku i bazylii. I powstaje taki sosik i jak już Wam kiedyś też mówiłam, jest to też idealna opcja, żeby po prostu wrzucić tu makaron, czosnek i zjeść to na obiad. Ale dzisiaj nie będzie takiego obiadu. Dzisiaj nasza ulubiona wersja tych pomidorków, czyli na grzankach z serkiem. Będę teraz nakładać na bułki. Mówię Wam, jeżeli jeszcze nie próbowaliście tych pomidorków, to musicie. Po prostu musicie to zrobić. Zamiast miodu też możecie zrobić wersję jakąś... zamiast miodu, jeżeli jesteście weganami na przykład, możecie dać po prostu syropu z agawy albo syropu klonowego. Jest to pyszka, mówię Wam. I gotowe. Jedyny minus, powiem Wam, krojenia bułek właśnie w ten sposób jest taki, że ciężko się te pomidorki nakłada. Byłoby szybciej po prostu nałożyć na dwie połówki. No dobra, idziemy jeść. Jimmy powiedział, że on by chciał dzisiaj obiad ugotować. Nie? Co Jimmy? Będziesz gotował dzisiaj na obiad? Mięskusie? Dla Jimmy'ego i Ziggy'ego? A dla rodziców co? Dobra, pomyślisz jeszcze, tak? Dobrze. To myśl. Kuchciku. Potrzebna jest Ci ta ściereczka, tak? Musisz na tej ściereczce leżeć, tak? Dobrze, leż sobie. Będę zaraz zabierać się za obiad, ale zanim to chcę, zrobię sobie herbatkę i chcę Wam pokazać, bo dwie herbatki, które Wam polecę bardzo serdecznie. Ja ogólnie, to są od razu powiem herbatki na zimno. Ja nigdy w życiu nie piłam herbatek na zimno, ale ostatnio będąc na zakupach w Biedronce skusiłam się. Jedna to jest malina i granat, a druga to jest cytryny, limonki. Cytryna, limonka i mięta. I słuchajcie, one są genialne. I właśnie wczoraj piłam tą, ale dzisiaj zrobię sobie tą miętową. O. I zaleję ją po prostu... Oj, czekajcie, bo tutaj jedną ręką ciężko. Zaleję sobie ją wodą. O. Nienawidzę, jak mi wpadnie tamten papierek. Chodź tu, papierek. Stąd. O, i zostawię ją tak na, nie wiem, na tej jest napisane, że 6 albo 8 minut, więc tą też zostawię na 8 minutek. Niech się tam dzieją cuda, żeby smaczek był i później dodam kostki lodu i mega, mega Wam polecam, bo oba te smaki są przepyszne. To są jedyne smaki, jakich próbowałam i mogę Wam polecić. Ten jest bardziej jak kompocik taki na zimno. A ten, no to wiadomo, ja uwielbiam miętę, więc wszystko co miętowe będzie mi smakowało, jeżeli chodzi o herbaty, bo słodyczy miętowych nie cierpię. No, także to chciałam Wam powiedzieć, pokazać, polecić, a jeszcze chciałam Wam powiedzieć taką jedną rzecz, bo nie wiem czy zauważyliście, ale staram się, żeby ostatnio filmy wychodziły dwa razy w tygodniu i chyba postanowiłam, że będzie to poniedziałek i czwartek, aczkolwiek ostatnio miałam małe problemy z wrzuceniem filmu i ostatnio film wrzucił mi się w piątek, a nie w czwartek. No ale trudno. W każdym razie chcę, żebyście wiedzieli, że mam takie założenie na razie, żeby te filmy pojawiały się dwa razy w tygodniu, właśnie w poniedziałek i w czwartek. I dajcie mi znać, co o tym myślicie, czy Wam się to podoba, czy jednak wolicie, żeby był jeden film tygodniowo. No ogólnie, czy spoko, co o tym myślicie? Dajcie mi znać w komentarzach. I słuchajcie, z racji właśnie tego, że te filmy są
dwa razy w tygodniu, to staram się, żeby one były konkretniejsze, żeby było tylko gotowanie, nic więcej, bo to po prostu zajmuje mi mniej czasu, jeżeli chodzi, wiecie, o montaż, obróbkę i tak dalej, więc na razie będę się skupiać na przepisach, no chyba, że dodatkowo będę wrzucać jakieś takie vlogi z jakichś wycieczek, czy ogólnie z dnia, także dajcie znać. Czy spoko, że są dwa filmy tygodniowo. No i tyle chciałam Wam powiedzieć. Popijam sobie tą herbatkę, jest przepyszna. I słuchajcie, też mnie naszła myśl co do tej herbaty, że te herbaty na zimno są idealne dla osób, które lubią smakowe rzeczy do picia, że woda ich nie zaspokaja i myślę, że te herbatki na zimno to jest ekstra sprawa. Można je sobie też dosłodzić jakimś erytrytolem, ksylitolem czy czymś innym, czym tam lubicie. Albo tak jak ja, bez niczego. Najlepsze moim zdaniem, bez niczego, także Wam polecam. I słuchajcie, bierzemy się za obiad. Tutaj sobie przygotowałam już ziemniaczki. Mam takie małe ziemniaczki, które umyłam i włożyłam do naczynia żaroodpornego. Dodam do nich odrobinę oliwy z oliwek i dodam paprykę słodką, ostrą i wędzoną i to wymieszam i je upiekę w piekarniku. I do tego zrobimy sobie pulpeciki z tofu, które też zrobię w piekarniku, ale jak możecie zauważyć, robię czystki lodówki, więc oprócz tofu mam tutaj jeszcze pieczarki. Chociaż pieczarki, wiecie co? Pieczarki chyba po prostu umyję, przekroję na ćwiartki i dodam do ziemniaków, żeby się też upiekły. A to tofu zrobię po prostu, tutaj mam, widzicie, pół cukinii, dwie marchewki, kawałek cebuli, czosnek, więc cukinię i marchewki sterkuję, tofu pogniotę, wszystko razem wymieszam, a cebulkę z czosnkiem najpierw podsmażę na patelni. I później powiem Wam, co dalej. Mam tutaj wszystko przygotowane i słuchajcie, jeżeli chodzi o to, czym przyprawię, to dzisiaj pójdę na łatwiznę i przyprawię przyprawą do kurczaka. I oprócz tego dam pieprzu i dam łyżkę albo dwie sosu sojowego, żeby mi się to jakoś zlepiło wszystko ze sobą. I do tego mielone siemię lniane. Oczywiście wszystko będziecie mieli w opisie pod filmem, żeby Wam tutaj już nie mówić. Te ziemniaczki i pulpeciki wrzucę razem, ale pulpeciki po pewnym czasie przewrócę na drugą stronę. Myślę, że tak po 20 minutach po prostu przewrócę je na drugą stronę. Kotleciki już gotowe. Słuchajcie, po 15 minutach przewróciłam je na drugą stronę, ale ziemniaczki mi jeszcze się pieką, więc muszę poczekać, ale zrobiłam sobie teraz tą drugą herbatkę malinową. Pyszne są te herbatki. Na ziemniaczki czekałam dosłownie jeszcze 2-3 minuty. Dodałam oczywiście soli i posypałam koperkiem. I już sobie nakładam. Nałożę i do Was wrócę. I tak się prezentuje mój dzisiejszy obiad. Pokroiłam sobie jeszcze do tego ogórka kiszonego. Mniam, mniam. Już nie mogę się doczekać, jakie to będzie pyszne. Ale ten obiad to był sztos. To był taki sztos, że musicie po prostu zrobić je w jakąś niedzielę albo kiedy chcecie ten obiad, bo to jest naprawdę mistrzostwo świata. Te pulpeciki są genialne. I słuchajcie, już wiele razy na swoim kanale pokazywałam właśnie takie pieczone kotlety, pulpety z tofu. Ja za każdym razem robię je w różnych wersjach i podlinkuję Wam tutaj w prawym górnym rogu i chyba w opisie pod filmem, postaram się, jak nie zapomnę, film, w którym pokazuję właśnie takie pieczone, ale małe pulpeciki z sosem pieczeniowym, bo pamiętam, że to był też mega, mega sztosik. A znowu wróciłam do kuchni, bo chcę Wam coś pokazać. Bo znowu będę robiła ciasto bananowe, a właśnie skończyłam montować film, w którym mówię Wam, że znowu robię to ciasto bananowe. I no nie będę Wam już pokazywać tego przepisu, znowu Wam podlinkuję ten przepis, bo chcę Wam pokazać, że Piotrek jest
psychofanem. Dosłownie psychofanem tego ciasta i co dwa dni robię to ciasto. Patrzcie na SMS-a. Mówiłam psychofan banana bread. Dlatego teraz zrobię mu tą przyjemność i zrobię to ciasto, ponieważ dla mnie to nie jest żadna robota, bo ono jest mega proste, a piekarnik jeszcze pewnie jest ciepły, więc zrobię. Będziemy mieli coś słodkiego. Już ciasto spałaszowane przez Piotrka. Jeszcze pokażę. Tym razem zrobiłam z kawałkami czekolady. Także tak czy siak podlinkuję Wam ten przepis, bo... Jaki jest Piotrek? 1000 na 10. No. Najlepsze ciasto, moje ulubione. Kupiliśmy taki drapakodomek kotom w Biedronce za 129 zł. I Sygmuś go pokochał. Zigi! Wiecie, co będzie w końcu dzisiaj na kolację? Makaron z truskawkami, w końcu! Uwielbiam makaron z truskawkami. Dajcie znać, czy też uwielbiacie makaron z truskawkami. I się zastanawiam, dlaczego ja tak długo to odkładałam. I dzisiaj nadszedł ten moment. Tutaj mam już umyte truskawki, które zgniotę razem z erytrytolem. Woda na makaron mi się już ugotuje, więc sobie zrobię taki makaron. I do tego dam sobie serek wiejski, ten, który Wam już polecałam w którymś z ostatnich filmów, bo on ma aż 28 gramów białka, więc myślę, że mega czadzik. Ja ogólnie chyba nie będę Wam pokazywać, jak się robi makaron z truskawkami, co nie? Tylko Wam pokażę, że go jem, bo no nie wiem, no chyba nie ma tu nic trudnego. Makaron ugotuję, tak jak mówiłam, w osolonej wodzie. Na ugotowany makaron nałożę serek wiejski, a na to wszystko, i wymieszam z tym makaronem, a na to wszystko poleję truskawki, które rozgniotę z erytrytolem. I tyle. Na maksa prosty, letni przepis, ale jaki pyszny. No i słuchajcie, 7 minutek, aż makaron się ugotuje. Zrobiłam tak, jak mówiłam wcześniej, więc idę jeść, bo już mi się uszy trzęsą z radości, że w końcu. Ale taka ciekawostka, jak w Anglii mieszkałam ze swoją koleżanką Czeszką i robiłam ten makaron z truskawkami, to ona była w szoku, że my Polacy takie coś jemy. I nie wiem, czy w ogóle w Czechach nie znają takiego dania i czy to jest tylko u nas w Polsce. Dajcie znać, może coś wiecie, ale według niej to było dziwne danie. I mówiła, że w Czechach takich rzeczy się nie je, także dajcie znać, czy wiecie, czy to jest tylko i wyłącznie polska rzecz, żeby jeść makaron z truskawkami. Ja uważam, że jest to super sprawa, uwielbiam to połączenie słonego makaronu ze słodkimi truskawkami. Pycha! I słuchajcie, kolejna herbatka. Tym razem ta miętowa, już trzecia dzisiaj, no mówię Wam, genialne są te herbatki na zimno, także jeszcze do tego herbatka i idę jeść. Dobra, słuchajcie, ja się z Wami żegnam. Muszę iść jeszcze szybko dokończyć film, żebyście mieli na jutro, bo jutro jest poniedziałek. I co? Bardzo dziękuję Wam za oglądanie jak zawsze. Trzymajcie się, uważajcie na siebie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Bajo!